podejmując decyzję, że od dzisiaj jestem przedsiębiorcą, to poniekąd podejmuję decyzję, od dzisiaj mam zobowiązania. Od dzisiaj jestem zadłużony, bez względu na to, czy znajdę chętnych na mój pomysł na siebie, czy nie. Bo może się okazać, że wy przez pierwsze 3 miesiące nie znajdziecie ani jednego klienta. Bo to nie jest tak, że świat czeka, aż każdy z was założy firmę. Niestety to waszym zadaniem będzie pozyskać klientów na usługi, które będziecie świadczyć. Więc, a urzędu skarbowego, urzędnika to nie obchodzi. Do tam 15 trzeba zapłacić jedne składki, do 25 drugie. Jeszcze wcześniej trzeba poskładać odpowiednie deklaracje, bez względu na to, czy wy zarobiliście na księgową, która wam te deklaracje wypełni, czy nie. Taka jest prawda o polskim systemie, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Ja z tym systemem walczyłem przez wiele lat i stwierdziłem, że nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem. Znalazłem sobie sposób na obejście, zarejestrowałem firmę w Anglii. Jest to spółka Limited, jest to ich mniejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umożliwia mi to działanie na terenie całego świata. Jest tylko kilka subtelnych różnic. Pierwsza rzecz jest taka, że w Wielkiej Brytanii, a to wcale nie jest idealny system, tam mam tak samo wiele pretensji co do niego, co tutaj. Natomiast takie drobiazgi jak fakt, że w Polsce nie możecie tak naprawdę nawet poważnie pomyśleć o jakiejkolwiek rozmowie z jakimś swoim kontrahentem, jeśli wcześniej nie zarejestrujecie firmy. Bo jeżeli ktokolwiek udowodni wam, że pracowaliście, działaliście, nie mając zarejestrowanej firmy, to was pogrążą. I jesteście przestępcami karno-skarbowymi w tym momencie. W Wielkiej Brytanii ja mam 3 miesiące od momentu rozpoczęcia już działań realnych na to, żeby w ogóle zgłosić to, że jestem przedsiębiorcą. Tam jest to zrozumiałe, że coś się może nie udać. Ludzie, wiecie, błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. Więc może się okazać, że wasz jakże fantastyczny pomysł niestety, ale nie znajduje odzwierciedlenia w rynku. Nie ma na to zapotrzebowania. Być może ten pomysł jest zbyt innowacyjny jeszcze, a być może 1000 innych osób wpadło na to wcześniej i rynek jest już wysycony. W Polsce nie. Najpierw trzeba się zarejestrować, wziąć na siebie zobowiązanie w ZUS-ie, a dopiero później się okazuje, czy wasz pomysł był dobry. A tam jest odwrotnie. Ja najpierw mogę przez 3 miesiące działać i wtedy stwierdzam, czy w ogóle chcę to kontynuować, czy nie chcę tego kontynuować. Czy zaczynam inną działalność i znowu mam 3 miesiące, żeby się w ogóle zarejestrować. Drugi taki drobiazg to jest kwestia podatku dochodowego. Moim zdaniem podatek dochodowy to jest kara za pracę. Bo skoro ktoś, kto pracuje, musi go płacić, a ktoś, kto nie pracuje, nie musi go płacić, no to jest kara za to, że ludzie pracują. I w Polsce kwota zwolniona od podatku to jest 3100 zł, niespełna, 3090 zł rocznie dochodu. Podzielcie sobie to przez 12 miesięcy i widzicie, ile można w miesiącu zarobić, żeby nie płacić podatku dochodowego. No mniej więcej na paczkę fajek chipsy, nie? Więc niestety, ale to jest chory system. W Wielkiej Brytanii w tej chwili kwota zwolniona od podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia wynikającego z tytułu umowy o pracę to jest 10 tysięcy funtów. Więc to już jest 50 tysięcy złotych. Jedna osoba przez całe studia pracowała w różnych miejscach, dorywczo, na jakieś tam pół etatu, a druga przez całe studia nie robiła nic. I nawet ma lepsze oceny. Kogo zatrudnicie jako pracodawca?